Witam serdecznie. Tydzień Sakiewicza. Jerzy Jachowicz, publicysta, nie wiem... Tygodnika w sieci. Tygodnik w sieci. No i mamy też tygodnik do rzeczy, reprezentowany w godnej osobie Rafała Ziemkiewicza. Witam serdecznie. Zabrakło szampana. Nie ma szampana. No może i dobrze, bo też nastroje triumfalistyczne nie są wskazane. Trzeba się cieszyć umiarkowanie, bo no cóż, nie jest to koniec, jak mówił Winston Churchill po zwycięstwie bodajże pod El Alamein. To nie jest nawet koniec początku, ale możliwe, że jest to początek końca. No więc tak byśmy podeszli do sprawy i dużo teraz zależy oczywiście, co będzie dalej się działo, jak zachowa się partia opozycyjna główna, jak co będzie robił Paweł Kukiz, jak się zacznie prezydentura Andrzeja Dudy, kiedy i w jaki sposób wykrystalizują się strategie wyborcze, no i wtedy będziemy mogli powiedzieć, czy bardzo się państwo polskie zmieni. Na razie moim zdaniem Platforma jest w kompletnym kipiszu, nie wie, co ze sobą zrobić. Różne tam głosy stamtąd dochodzą, przeważnie bagatelizujące i starające się wmówić sobie sam, że nic się nie stało, jesteśmy na dobrej na kursie i na ścieżce i nic nie musimy zmieniać, co oczywiście w gruncie rzeczy cieszy wszystkich, którzy dobrze temu ugrupowaniu nie życzą. No i widać, że tak reakcja tak zwanych elit opiniotwórczych no jest taka, że to jest, że zacytuję złowrogo brzmiące historyczne skojarzenia, ich prezydent. Prezydent Wiochy i gówniarzy przegłosowali nas wieśniacy, co jest zresztą śmiesznym dyskursem, bo 60% studentów głosowało na Andrzeja Dudę, a 60% obszarów PGR-owskich na Bronisława Komorowskiego. No ale można sobie wszystko wmówić. No zgodnie z rozwojem klasowym PGR jest wyższą klasą rozwoju rolnictwa. Z tego wynika, że jest wyższą. No w każdym razie taki jest dyskurs, że jest to... No po prostu będzie, zdaje się, że Gazeta Wyborcza i jej akolici i TVN szykują się do powtórki z tego hejtu, który przez 2 lata robili świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu, czyli będzie delegalizowany ten wybór, będzie się starała cała propaganda wmówić, że to jest jakiś wypadek przy pracy, że Andrzej Duda złamał swoje obietnice, już je złamał przecież właściwie w 15 minut po ogłoszeniu przez komisje wyborcze wyników już było korowody specjalistów mówiących, że nie spełni swoich obietnic wyborczych, w związku z czym właściwie należałoby go już teraz odwołać. No czegoś takiego się spodziewam, także nie będzie to łatwy czas dla prezydenta, ale będzie to sprzyjać szansom wyborczym opozycji w wyborach parlamentarnych. Tak, ja rzeczywiście jestem też trochę zdziwiony zaliczeniem PGR-ów do Polski racjonalnej, czyli w gruncie rzeczy no, do jakiejś elity, do wybranych, do tych, którzy muszą bronić demokracji przed nawałnicą nienawiści. Prawda? Którzy mają taki dostęp informacji, jaki mają. To znaczy mają włączone TVN i telewizję publiczną i co oni mają wiedzieć, że Bronisław Komorowski, no to trochę inaczej wygląda. Tak, pamiętacie 2007 rok i Rafał ma rację mówiąc, że można się spodziewać tego, że to będzie taka powtórka z 2007 roku, nawet, bo wtedy, gdy mówiłeś o tych perspektywach, to w gruncie rzeczy stawiałeś same pytania, mówiąc, że dopiero czas pokaże, jakie będą odpowiedzi na te pytania, ale jednocześnie już wiadomo, że jedna odpowiedź jest pewna, mianowicie próba całkowitego bojkotu dalszego PiS, no a zaliczenie Dudy, co dziś też słyszeliśmy przez usta komentatorów, którzy, to jest też charakterystyczne, że te media nie rezygnują ze swoich komentatorów, którzy podważają zarówno sens tego wyboru, jak i niebezpieczeństwo wyborów jesiennych. Otóż jest pewne, że będą cały czas rzucane kłody pod nogi Dudy i już mamy pierwszy przykład, no właściwie prawie groteskowy, zachowanie Sikorskiego. Dziennikarze w gruncie rzeczy, ci, którzy pracują w newsach, powinni szybko sprawdzić, czy były wcześniejsze przypadki, kiedy
kilka dni po wyborze elektowi odbierano prawa, które dotychczas miał. Natychmiast po wyborze, więc sprawdzone to zostało. W wypadku Bronisława Komorowskiego upłynął miesiąc do wygaszenia mandatu, ponieważ w ustawie jest napisane, że po ogłoszeniu wyboru lub objęciu funkcji. I tutaj nie ma wątpliwości, że Radosław Sikorski wykazał kurduplizm po prostu niewiarygodny. Niesamowite. Ale to, to się zdarza. To jest taki sam kurduplizm. Ja to porównuję ze sławną historią, kiedy George W. Bush wygrał wybory, co było równie głęboko niesłuszne i równie rozsierdziło lewackie elity amerykańskie, jak dzisiaj wściekłe są te elity szczerskie i z Augustówki. No i odchodzący pracownicy z biura Clintona demolowali biura po prostu, poniszczyli komputery na złość tym, prawda, republikanom, konserwatystom, oszołomom, którzy ośmielili się wygrać wybory wbrew jednoznacznemu wskazaniu elit, kto powinien te wybory wygrać. Tylko, czyli sądzisz, że Belweder zostanie także wypatroszony? Trochę się obawiam, bo... Nie zdziwiłbym się, gdyby jak Armia Czerwona Waszyngton, Waszyngton nie jest tak zabytkowy, jak chociaż pochodzi z wieku przełomu, zdaje się, 18. Ale mówiąc poważnie, jest odrobina jednak radości w tym, ponieważ optymizmu, powiedziałbym, bo oni się tak będą, przypuszczam, zachować, bo inaczej nie potrafią, no bo po prostu biologia jest taka biologia. Lis jest lisem i się nie zmieni w co innego. Najwyżej w płaza, który przyjdzie i zaoferuje swoje usługi, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek z takiej oferty wtedy skorzystał. Natomiast jest jednak zupełnie inna sytuacja niż w 2007 roku, kiedy to PiS przegrał wybory, Lech Kaczyński pozostał na urzędzie i można było, i PiS przegrał wybory głównie głosami młodych, niestety, 2/3. No już to ja analizowałem wielokrotnie, napisałem całą książkę wyjaśniając to, więc nie chcę teraz wyjaśniać dlaczego, ale fakty takie były, że można było zbudować taką narrację, że Kaczyńscy to był jakiś w ogóle ewenement, prawda, wypadek przy pracy, to już jest nieaktualne, społeczeństwo już wymówiło, ten Lech Kaczyński jest jakimś anachronizmem, on i tak w następnych wyborach przegra, już go możemy, prawda, w taki sposób traktować, bo on już na śmietniku historii się znajduje. Teraz jest odwrotnie. To Platforma zmierza na śmietnik historii. To Platformie młode pokolenie powiedziało spadać, niekoniecznie głosując na PiS i Andrzeja Duda, ale też jednak głosując na Kukiza. To Platforma i jej autorytety reprezentują pokolenie 60+ głównie, a w najmłodszym pokoleniu są kompletnie przegrani. I są kompletnie przegrani właśnie wśród studentów, wśród ludzi wykształconych, wśród dorastającej elity, którą zablokowali. Więc teraz podtrzymywaniem takiej samej narracji, jaką prowadzili w latach 2007-2010, będzie dla nich samobójcze oczywiście, bo będzie odebrane jako arogancja wobec społeczeństwa i nieuznawanie demokratycznego wyniku, a Polacy wielokrotnie pokazali, że strasznie takiej arogancji nie lubią. Można im różne rzeczy z nimi robić, ale jak się to robi, tak jak Tusk robił, uwodząc, okłamując, natomiast na chama, na bezczelnego, to się jednak nie podoba. To się nie podoba, ale mnie się wydaje, że Platforma inaczej nie potrafi i ciągle widzi w tym swoje potencje i możliwość ewentualnego uchronienia się przed jesienną porażką. Wydaje mi się, że dla nas wszystkich i nawet dla ludzi, którzy do tej pory byli zapatrzeni w Platformę, mówię o środowisku, które ja znam, stwierdziło, że uderzenie numer jeden, które dawało dotychczas zwycięstwa, zresztą chyba ty pisałeś, ale inni już o tym też mówili, że przestał działać mit PiSu i jako czarny lud, prawda? Jako demon zła, że to już przestało działać. Ale dla Platformy nie. Dla Platformy nie. Począwszy od pierwszych słów Komorowskiego, poprzez powtarzanie przez kolejnych liderów Platformy Obywatelskiej. No nie wiem, czy wy widzieliście. Oczywiście to wyglądało trochę jak groteska, ale z drugiej strony to oddaje jednak ten klimat, którym ciągle, to powietrze, którym ciągle oddycha Platforma. Ja mam taką tezę, tak? Nie wiem, czy panowie się zgodzicie z tym, ale że Platforma się nadziała na podstęp, którego sama chciała użyć. Otóż był taki
pomysł, żeby Duda nie wszedł do drugiej tury, ale nie wszedł w sposób zupełnie hańbiący, to znaczy, żeby go wyprzedził Kukiz. I rzeczywiście to miało być tak, że ten elektorat buntu, który przykleił się do PiS-u, Kukiz mógł odebrać i albo rozpadał się w ogóle poparcie dla Dudy i Komorowski chodził w pierwszej turze, albo w drugiej turze no, była pewna szansa i to wcale nie taka mała, że to Kukiz wyjdzie do drugiej tury. I taki był pomysł elit. I Kukiz był promowany tak mniej więcej do 2 tygodnie przed pierwszą turą, kiedy nagle okazało się, że jemu rośnie kosztem Bronisława Komorowskiego. Próbowano wkręcić prawicowe media w to, żeby promowały Kukiza i rzeczywiście bardzo wiele jest dowodów na to, jak to robiono, ale i nagle się zorientowali, że to w ogóle nie tak. Nie, ja myślę, że znaczy to no, różne oceny, ale sądzę, że nikt nie przewidywał, że Kukiz weźmie aż 20%. Tym bardziej nikt nie przewidywał, że on może wejść do drugiej tury. Natomiast rzeczywiście z różnych źródeł słyszę, że genialnie sztabowcy Bronisława Komorowskiego taką sobie konstrukcję intelektualną wznieśli, że jak Kukiz rośnie, to rośnie kosztem PiS-u, no bo elektorat Platformy to są ci zadowoleni, Kukiz może brać niezadowolonych, czyli odbiera Dudzie, no to dobrze, niech odbiera, to będzie jeszcze bardziej będzie miażdżące i widowiskowe zwycięstwo Bronisława Komorowskiego. Rzeczywiście próbowano w ten sposób podlansować troszeczkę, przynajmniej po prostu Wajchowi nie stawiali sprzeciwu. Tak? To nawet nie chodziło, że go lansowali, ale pozwalali mu istnieć w przeciwieństwie do wielu innych kandydatów. I jak się zorientowali, Kupy to już Wojewódzkiego, było tak? No tak. Który najpierw lansuje Kukiza, mówi, że go popiera, po czym rozpaczliwie to przecież chodziło o Bromka i Bromka. Potem przypomnienie takiej brudnej operacji, skoro o tym mówimy, że później właśnie miało być, że Wojewódzki występuje jako były wybor Kukiza, jako ten, co ja wam tu zalecałem Kukiz, teraz wam mówię, głosujcie na Bronka. Bronek może obciach, ale da wam marihuanę medyczną, prawda, i będzie w ogóle, jest spoko kolo. Nawet jak jest obciachowy, to na niego głosujcie, ja wam to mówię, wyborca Kukiza. A sam Kukiz nic nie mówi, bo go nie ma w telewizji, bo celowo zamknięto program, w którym bliżej Jana Pośpieszek, w którym miał wystąpić. Co też dowodzi nie tylko amoralności tych strategów wybitnych, ale też ich skończonej głupoty, skoro oni uważali, że myślenie ludzi, którzy głosowali Kukiza, zależy od tego, co im w dzienniku telewizyjnym pokażą. Po prostu cały czas tkwią w czasach towarzysza Macieja Szczepańskiego, no może takiego w czasach Drawicza po prostu i ta kampania też była ustawiona na zasadzie, no zaraz, skoro TVN i TVP i Polsat z nami, to któż przeciwko nam? Jakieś internety? Ha, ha. No. Muszę postawić tutaj kropkę, chyba że Jerzy Jachowicz chce jeszcze ostatnie słowo powiedzieć. I do widzenia. Do widzenia. No ale panowie, naprawdę dobry czas i to, że Jarosław Kaczyński powiedział, że od 3 dni świętuje, przestać świętować. Tak po cichu przyznał się, że chodzi o wino. Panie prezesie, to jest litości dla własnej wątroby. Ta, ja to mówię jako człowiek doświadczony w tego długo, młodszy, ale może długo, i bardziej nawet długo się powstrzymywał. Ja myślę, że ten tydzień trzeba mu odpuścić. Niech się cieszy. Ale ja bo myślę, jest że to oczywiście wyznanie było bardzo takie osobiste, intymne i dobrze. Wreszcie Jarosław Kaczyński pokazuje także, że jest fajny gościem po jest prostu, foką, który my wszyscy znamy jako człowieka niezwykle uroczego, gawędziarza i tak dalej, a nie jak jest prezentowany w mediach przez Platformę Obywatelską. Bardzo to utrudnia robotę, nie? Teraz tak. Propagandystą. Ale, nienawistnie się uśmiecha i nienawistnie jest sympatyczny. To w ogóle jest... I pije wino z nienawiści. Szczyt manipulacji. Na pewno w tym winie jest odrobinę krwi Ale jest jedna, Adama jest Michnika. Druga rzecz, która jest równie ważna już tym razem politycznie. Mianowicie, jeżeli... poważnie, a ja uważam, że... Ale już ostatnie słowo. Tak, że Jarosław Kaczyński w takich sprawach zawsze stara się być wiarygodny i mówić prawdę. Mianowicie jego słowa, że ja nie muszę być premierem. To jest niezwykle ważna strategia. Ona daje moim zdaniem
ogromne szanse na zwycięstwo jesienią, dlatego, że przecież Duda dlatego między innymi wygrał, że Jarosław Kaczyński był cały czas na drugim froncie. Dzisiaj Jarosław Kaczyński wyraźnie mówi, że pierwszą planową postacią jest prezydent Andrzej Duda. Tak, ale chodzi i z tym Platformą będzie duży problem. Wiem. Bo Andrzej Duda już jakby go nie przedstawiać, nie wygląda na starego nienawistnika, który chodzi z nożem i nie znać na Twitterze. Że wygra PiS i Jarosław Kaczyński nie musi być premierem. To jest niezwykle ważny sygnał. Dobrze. Panowie, chwila radości było. Jerzy Jachowicz, Rafał Zienkiewicz. Dużo będzie tej radości. Tomasz Sakiewicz. Zachęcamy do oglądania naszych mediów, a czasem warto popatrzeć na miny tych drugich, bo też są niezłe. Dziękuję bardzo.